Przez kilkanaście lat wdrażałem projekty międzynarodowe i czasami koszty podróży były tak duże, że mieliśmy jeden bilet lotniczy na 3-6-miesięczny projekt. No i pytanie, czy polecisz na początku projektu, po środku czy na końcu? Zwykle latałem na samym początku. A dlaczego? Dlatego, że zauważyłem, że jak spotkasz się z człowiekiem twarzą w twarz, nie przez Skype, nie przez komunikator, ale porozmawiasz z nim na początku, potem zarządzanie zdalne jest dużo, dużo łatwiejsze. I kiedy ma związek z twoją sytuacją? Poszukiwania pracy czy zmiany pracy? Otóż, jeżeli idziesz na rozmowę z nowej firmy, nowego partnera biznesowego i masz do wyboru albo rozmowę Skype'ową, albo bezpośrednią, to moja rada jest taka, zawsze wybierz bezpośrednie spotkanie. To, że spotkasz się z osobą, która będzie z tobą rozmawiać, ułatwi ci potem kolejne kontakty i zwiększy twoje szanse. Także gdy masz wybór między spotkaniem osobistym a Skype'em, rekomenduję, zawsze się spotkaj.